Radio Luz poleca. Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości? Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów? Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat. Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17. I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM. Radio Luz poleca. Dzisiejsze wydanie na synapsach, jakby się zastanowić, chyba będzie sięgać tak daleko jak żadne inne, bo witający się z wami Paweł Chrastacz razem z realizatorem Aleksem Kartaszowem zabierze was w podróż do wszechświata i to takiego naprawdę odległego. A skoro takie tematy poruszamy, to w naszym studiu, myślę, że we Wrocławiu także stali słuchacze, słuchaczki naszego radia mogą już mieć podejrzenia, kto to taki mógł się pojawić w naszym studiu. I mam nadzieję, że wyjawienie, że jest w tej niesamowitej, niezastąpionej roli dr Paweł Preś z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. To nie jest zaskoczenie, myślę, panie doktorze, i dla pana. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę znów tutaj na falach tego radia gościć. Zawsze chętnie przyjdę. A my zawsze chętnie porozmawiamy i żeby oczywiście wszystkiego na razie nie zdradzać, to po prostu potwierdzimy, że tematem tej rozmowy jest oczywiście to, co wczoraj wszyscy zobaczyliśmy dzięki pierwszym pokazanym zdjęciom wykonanym przez teleskop Jamesa Webba. I przez najbliższą godzinę, co zaraz myślę doktor potwierdzi, właśnie postaramy się przekazać wam to, co tak naprawdę te zdjęcia pokazują, co też widać na nich takiego nieoczywistego, no i, że tak powiem, jak z tym wszystkim żyć, bo jeszcze jedno tylko zdradzę na początek, że chyba to nie będzie ostatnia audycja na temat teleskopu, prawda? Jestem przekonany, że będzie jeszcze bardzo dużo. Już przy tych pierwszych zdjęciach wręcz gołym okiem widać, jaki jest niezwykły potencjał tego teleskopu. Zatem, żeby tę niezwykłość poznać, zostańcie z nami do 18 na synapsach. Na synapsach świętujemy to, co wczoraj pojawiło się na ekranach, chyba jak nie setek milionów, to nawet miliardów osób na świecie, czyli zdjęć, które ukazały się za pośrednictwem NASA z teleskopu Jamesa Webba. Z nami dr Paweł Preś z Instytutu Astronomicznego UWR. Panie doktorze, pierwsze zdjęcie zobaczyłem jeszcze wieczorem, bo był prezydent Joe Biden, oficjalna taka ceremonia, uroczyste pokazanie. Ale myślę, że dużo śmiertelników, podobnie jak ja, czyli był taki jednak trochę zachwyt, ale jak takie osoby jak pan, które jednak trochę w tej branży siedzą, zareagowały, czy wy też się cieszyliście trochę jak małe dzieci z tego zdjęcia? No zdecydowanie jak małe dzieci. Ja w momencie, kiedy ten obraz się pokazał, od razu można było też wejść na serwer Jamesa Webba i ściągnąć w tych najwyższych rozdzielczościach to zdjęcie. I jak ja to ściągnąłem i zacząłem oglądać, to ja, już nawet jak tylko mi się mieściło w całości na ekranie, to w zasadzie był jęk z mojej strony, że to jest po prostu aż niesamowite, jak to wygląda. To jest inny poziom jakości. My zresztą te różne obszary mamy od dawna już, są nam znane i można zresztą sobie znaleźć takie porównanie, jak dokładnie te same obszary były obserwowane przez Hubble'a, a jak są teraz obserwowane przez Jamesa Webba, i tam widać tą różnicę gołym okiem. Szczególnie w tej największej rozdzielczości, no ja po prostu z zachwytem oglądałem te wszystkie drobne szczegóły, które tam widać i w jak jej one są niezwykłej precyzji. Tam jest coś, co my znamy już od jakiegoś czasu, to jest to niezwykłe pole galaktyki. My tak naprawdę, patrząc we wszechświat, patrzymy prawie przez cały dostępny wszechświat i widzimy nawet te najsłabsze, najbardziej odległe galaktyki i je po prostu widać. I jak odległe od nas one są, żebyśmy mieli świadomość? W bardzo różnych odległościach. Te najodleglejsze i również najstarsze, one są w odległości ponad 13 miliardów lat świetlnych. Czyli to są te galaktyki, które powstały jako pierwsze w ogóle we wszechświecie. I my je widzimy wprost. Tak. Wprost. Już wcześniej mieliśmy takie możliwości. Hubble nam to dostarczał, ale tu po prostu jakość jest wyraźnie lepsza. No to pokażmy tutaj dowody, takie argumenty, czy na liczby, czy na konkretne technologie. Czemu akurat nasz, możemy mówić tak pieszczotliwie, Webb jest skuteczniejszy? Czemu to zawdzięczamy? Przede wszystkim tak. Hubble już wielokrotnie robił tak zwane głębokie pola.
zbierał bardzo dużą ilość zdjęć z jednego obszaru, po czym je potem łączono, żeby uzyskać coraz wyższej jakości zdjęcia. I najlepsza wersja, jaką zrobił Hubble, to jest tak zwane ekstremalnie głębokie pole i tam zdjęcia z jednego obszaru były zbierane przez ponad 20 dni. A tu to pierwsze zdjęcie, które pokazano, tam co prawda jakby głównym celem wcale nie jest to głębokie pole, ale w tle po prostu widać to głębokie pole. Ono zbierało światło przez niecały dzień. Tylko jeden dzień, czyli krótko mówiąc, my jesteśmy w stanie uzyskać potencjalnie znacznie, wielokrotnie lepszej jakości zdjęcia tego samego, co Hubble musiał poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu. No tak, pochwaliliśmy tego Webba, ale konkretnie, jaka technologia tutaj tak skutecznie się sprawdza? Jak ten Web robi to wszystko? Tu przede wszystkim mamy duży zysk z tego względu, że lustro Jamesa Webba jest dużo, dużo większe. Hubble ma lustro około 2,5-metrowe. To wcale nie jest mały teleskop. Jakby mieć taki teleskop na Ziemi, to ja bym się bardzo cieszył, jakbym miał go w swoich rękach. Ale to nie jest też jakiś strasznie wielki teleskop na dzisiejszy. Ale już umieszczenie tego 2,5-metrowego teleskopu poza atmosferą dało nam bardzo duży taką możliwość skoku do przodu z jakością. James Webb ma teleskop o średnicy ponad 6 metrów. To jest mniej więcej 10 razy więcej światła zbieranego w tym samym czasie względem właśnie Hubble'a. I w związku z czym mamy dużo silniejsze te sygnały, dużo więcej tego światła zbieramy, a im więcej zbieramy światła, tym te obrazy są dużo lepszej jakości. I to po prostu widać, że tutaj jakość skoczyła. No i właśnie jakość czego, bo tutaj też oczywiście trzeba podkreślić, z czego korzysta do prowadzenia obserwacji Webb, czyli to będzie badanie z użyciem podczerwieni, prawda? Tak. Tutaj mamy drugi element, który nas na pewno też popchnie w wielu obszarach. To jest właśnie to, że James Webb zasadniczo nie patrzy w świetle widzialnym, że jest teleskopem podczerwonym. Dlaczego to dla nas ma znaczenie? Jest kilka powodów, ale jednym z najważniejszych jest to, że w przestrzeni kosmicznej mamy w wielu miejscach różnego rodzaju obłoki gazu i pyłu. One są głównie w naszej galaktyce, ale także bywają i w innych gromadach. Ale głównie są w naszej galaktyce i kiedy my patrzymy, no to one blokują nam jakąś część światła. Jak patrzymy w podczerwieni, to ten efekt blokowania światła jest znacznie słabszy. I to powoduje, że my jesteśmy w stanie dużo wyraźniej, dużo lepiej, a czasami w ogóle zobaczyć rzeczy albo obiekty, których Hubble nie był w stanie zobaczyć mimo swoich możliwości. Bo sama materia blokowała światło, więc światło w obszarze widzialnym już się nie przedostawało, a w obszarze podczerwieni ono przechodzi i my jesteśmy w stanie złapać. Możemy się dowiedzieć o obiektach, których istnienia wcześniej nie byliśmy w stanie dostrzec. I więc skoro już pochwaliliśmy teleskop Jamesa Webba za to, co już pokazał dobrego, no to przejdźmy od ogółu do szczegółu. Panie doktorze, co na tym pierwszym zdjęciu, tym pokazanym jeszcze przez Joe Bidena, tak naprawdę widzimy? Jak na to wszystko patrzeć? To jest bardzo piękne zdjęcie, które pokazuje naprawdę ogromną skalę Wszechświata. Na tym zdjęciu tak naprawdę, jak człowiek wie, na co patrzeć, to widać dużo, dużo więcej niż się na początku wydaje, bo tak ogólnie widzimy, kilka obrazów gwiazd, jedna taka najjaśniejsza w centrum. Natomiast to, co ono przede wszystkim przedstawia, to pewną grupę galaktyk. Pewną grupę galaktyk, która nie jest specjalnie odległa od nas. To jest dość gęsta grupa galaktyk. W środku taka mgła, taka mgiełka w postaci takiego pasa się ciągnie. To jest wynik zderzania dość dużych galaktyk, ale ta gromada jest znana z tego, że ona ma tak silne pole grawitacyjne, że część galaktyk, która jest dokładnie za nią, ulega tak zwanemu zjawisku soczewkowania w polu grawitacyjnym. Ta soczewka, to ja średnio lubię tą nazwę, a w każdym razie chodzi o to, że pole grawitacyjne ugina bieg promieni świetlnych i dzięki temu jesteśmy w stanie na tym zdjęciu zobaczyć galaktyki, które są za tą
gromadok. I teraz pytanie, gdzie my je widzimy? Bo je naprawdę widać, ale to nie jest takie oczywiste. Jak Państwo się przyjrzą, to z grubsza widać, że jest tutaj trochę takich pomarańczowych łuków. Tak, na przykład z prawej strony widzę takie, czy na górze, tak z prawej bardziej. Dokładnie tak. I te łuki to są właśnie zniekształcone obrazy galaktyk, które tak naprawdę nie leżą w tym miejscu, tylko są za tą gromadą. My jesteśmy w stanie zobaczyć, ponieważ pole grawitacyjne było w stanie ugiąć bieg światła od tych galaktyk w taki sposób, że ono do nas dociera. No niestety te obrazy są zniekształcone. Właśnie one zamiast, jak to w normalnej soczewce, żeby nam powstał ładny, wyraźny obraz, to grawitacja aż tak ładnie jak porządna soczewka szklana nie działa. Tu akurat mamy taki efekt, że im bliżej centrum tej gromady, to ugięcie jest większe, a jak się odchylamy, oddalamy, to ugięcie jest słabsze. W soczewce jest akurat dokładnie na odwrót takiej prawdziwej, ale oczywiście my jesteśmy w stanie tutaj odtworzyć, jak te galaktyki naprawdę wyglądają. To jest jedna rzecz, a druga, jesteśmy w stanie dzięki temu zmierzyć, jak silny jest potencjał grawitacyjny tej gromady. No i to jest właśnie jedno z takich już przez nas dobrze poznanych rzeczy. To jest właśnie ten efekt, który my nazywamy efektem ciemnej materii. Czyli krótko mówiąc, my wiemy, że w bardzo wielu gromadach gwiazd tak naprawdę pole grawitacyjne jest z grubsza o cały rząd silniejsze, niż to wynika z tej materii, którą widać. Więc wciąż mamy tą ideę, powinna najprawdopodobniej istnieć we wszechświecie jakaś materia, która w ogóle nie chce oddziaływać z promieniowaniem elektromagnetycznym. My jej po prostu nie jesteśmy w stanie teleskopami dostrzec, ale widzimy jej efekt istnienia w postaci takiego wielokrotnie zwiększonego pola grawitacyjnego gromad. To jest bardzo, bardzo dawno temu, już dobrze ponad wiek temu, jakby zauważone zjawisko. No i jest też trzecia rzecz. To są w ogóle te właśnie małe galaktyki, które są w środku. I tutaj zdecydowanie polecam. Proszę wejść na stronę Jamesa Webba i ściągnąć te największe zdjęcie, tak żeby Państwo mogli zobaczyć te szczegóły. I tu już jest ta, tu już możemy mieć tą świadomość, że tylko na tym jednym zdjęciu my tak naprawdę patrzymy praktycznie przez cały dostępny nam wszechświat. My po prostu widzimy prawie wszystko. Przesuniemy się troszeczkę bliżej, bo owszem, pierwsze zdjęcie to były nawet miliardy lat świetlnych od nas, prawda? To już omówiliśmy. Tak, to głównie tam te najważniejsze albo największe galaktyki, to tak powiedzmy sobie, to było kilkaset milionów lat świetlnych od nas, ale to tło, które tam także doskonale widać, to jest nawet i te 13 miliardów. Okej, okay, no to wracamy z tak dalekich podróży troszeczkę bliżej. Mam tutaj informację, że około 8,5 tysiąca lat świetnych od nas, kolejne zdjęcie, które zostało wczoraj opublikowane, przedstawiające mgławicę Carina. I to jest chyba to zdjęcie, które może robić taki największy efekt. Wow, muszę to mieć na tapecie. Tak, ono się doskonale... To jest nie tylko takie powierzchowne wrażenie? Tam rozumiem, i to wyjaśnimy, jest naprawdę głębia za tym zdjęciem. Jest, to jest fantastyczne. I to dosłownie głębia. Tak, dosłownie tak. I znowu ja Państwu zawsze to polecam. Oczywiście można znaleźć takie gotowe porównanie, ale można także po nazwach wyławiać sobie inne zdjęcia, między innymi z teleskopu Hubble'a, tak żeby porównać, co się tutaj zmieniło. To, co my tu widzimy, to jest pewien fragment mgławicy Carinae. Tu widać taki piękny brzeg tej mgławicy, rozdzielający właśnie obszar, gdzie mamy dużo, dużo gazu i pyłu, od tego obszaru, który jest w miarę czysty. Natomiast to, co tutaj jest taką wielką nowością, jest to, że ponieważ to jest zdjęcie wykonane w podczerwieni, to my jesteśmy w stanie zaglądnąć do wnętrza tej mgławicy. I co tam widzimy we wnętrzu? I to, co my widzimy, znowu, to trzeba sobie wziąć dobrą wersję tego obrazu, dobrze sobie to powiększyć. To, co przede wszystkim tutaj widać, to są właśnie obszary powstawania bardzo młodych gwiazd. Oczywiście one powstały te 8,5 tysiąca lat temu. My tutaj... Świetnych oczywiście. Tak, oczywiście tak. Natomiast tak czy owak, 8,5 tysiąca lat to jest bardzo, bardzo mało, bardzo krótki czas w życiu gwiazdy, więc one nawet dzisiaj wyglądają praktycznie tak samo.
to, co tutaj widać, to są właśnie te obszary, obszary powstawania gwiazd wewnątrz tej mgławicy. Ja tu staram się trzymać troszeczkę na telefonie powiększony obraz. I tu od razu widać, że tu jest mnóstwo gwiazd wewnątrz tej mgławicy, które właśnie w niej powstają. Teleskop Hubble'a nie był w stanie ich zobaczyć. Tam niektóre z nich, te jaśniejsze owszem, ale tych mniejszych w ogóle nie był w stanie zobaczyć, ponieważ ten pył już w obszarze widzialnym znacznie skuteczniej przesłania światło tych gwiazd. A tu ta mgławica jest częściowo przejrzysta. My takie rzeczy już żeśmy wcześniej dokonywali i także polecam Państwu, żeby ściągnąć sobie obrazy z tak zwanego teleskopu Spitzera, który miał mniej więcej rozmiar taki jak teleskop Hubble'a i działał w obszarze podczerwonym i to był taki wstęp do tego, co my mamy teraz. Więc tam już na obrazach i na porównaniach pomiędzy Hubble'em a teleskopem Spitzera doskonale widać, jak nagle zmienia się obraz w momencie, kiedy patrzymy na takie gęste obłoki i ile, jak momentalnie więcej obiektów widać tak, bo w momencie. Tutaj dobrą puentą będzie to, co już uzgodniliśmy chwilę temu, pokazanie, że właśnie taka fotografia, taki obszar, no to był jeden z takich słabszych punktów obecnych metod obserwacji. Bo w ogóle to jest dla nas szalenie interesujące. My bardzo słabo znamy te procesy, w których te początkowe procesy, w których rodzą się gwiazdy, ponieważ one zawsze rodzą się właśnie w głębi pewnych gęstych obłoków. I krótko mówiąc, światło od tych gwiazd na samym początku, kiedy one się dosłownie rodzą, do nas nie dochodzi. A dzięki obserwacji w podczerwieni będziemy mogli ten proces oglądać. I ja tu spodziewam się takich istotnych zmian w rozumieniu tego, jak powolutku gwiazdy się tworzą i potem stają się tymi normalnymi, takimi właśnie jak Słońce, tudzież inne gwiazdy, które już znamy całkiem nieźle z bardzo wielu innych obserwacji. Natomiast ten sam początek to dla nas była taka, no, tajemnica. Na synapsach. Rozmowa. Z doktorem Pawłem Presiem komentujemy zdjęcia, które udało się przygotować dzięki teleskopowi Jamesa Webba. Mamy kolejne dwa z nich i jak już przed chwilą też zaśmialiśmy się aż w studiu, no nawet i takie zdjęcia zdobyły ileś milionów polubień. Nam na Instagramie nie idzie tak dobrze. Przynajmniej nie. Na razie. A to przecież to są dopiero dwa dni. Tutaj jak patrzę, to chyba najbardziej popularne jest jednak to zdjęcie. To pierwsze. To jest ponad 6 milionów polubień na Insta w ciągu dwóch dni. Dobrze, ale niestety trzeba prezentować kolejnych zawodników. Mamy dwóch na ringu, kwintet i pierścień. Kogo pierwszego weźmiemy na tapet? Weźmy kwintet. Kwintet Stefana, to jest bardzo znany obszar. Generalnie my wiemy już teraz całkiem dobrze, że galaktyki nie zupełnie są takimi samotnymi wyspami porozrzucanymi we wszechświecie, ale one bardzo chętnie z sobą oddziałują i kwintet Stefana jest jednym z takich przykładów. To jest takie miejsce, gdzie my widzimy aż 5 galaktyk, z tym, że tak naprawdę 4 z nich są galaktyki, które są blisko siebie, jedna jest dużo, dużo bliżej nas, ale 4 są blisko siebie i widać, jak one oddziałują. To są takie rzeczy, które my teraz całkiem ładnie umiemy już modelować. My wiemy, jak to w skali tych wielu miliardów wręcz lat te galaktyki z sobą oddziałują i tutaj właśnie pięknie widać te 4, które się układają na tym zdjęciu w pionie. To są właśnie te 4, które między sobą oddziałują i one się zlewają. Generalnie rzecz biorąc, będą się z czasem zlewać i tworzyć coraz większe obiekty. I to tutaj oczywiście także no, mamy tą jakość i mamy bardzo ładnie pozaznaczane te takie pasma gwiazd i pyłu, które się rozciągają w trakcie zderzeń. A drugie, no to jest powiedzmy sobie południowy pierścień, bo na niebie północnym też mamy taką mgławicę, którą nazywamy pierścieniem. Ona jest w gwiazdozbiorze Lutni. To jest pewien odpowiednik z nieba południowego i znowu bardzo piękne porównanie z teleskopu Hubble'a, gdzie ona ślicznie wygląda i od razu widać jedną drobną różnicę. Jak patrzymy w Jamesie Webbie, to od razu widać, że w centrum tej mgławicy nie ma jednej gwiazdy, ale są dwie.
Oj, tak, widać, widać, widać. To absolutnie widać, tak. Tak. I to właśnie ta słabsza w istocie jest tak naprawdę centrum, prawdziwym źródłem powstania tej tak zwanej mgławicy planetarnej. To ona rozsiewa, to jest właśnie gwiazda, która jest w stanie prawie że końca swojego życia i ona rozsiewa już swoją materię, tworząc właśnie taki piękny kokon materii, który ją otacza. To jest taka gwiazda, która już jest w procesie umierania, prawda? Tak, mieliśmy rodzące, teraz umierające odmiany. A teraz, tak. Tu oczywiście można sobie porównać, ale... No co tutaj jest lepsze, kolokwialnie? Może tak. Najlepszą rzeczą jest to, że możemy porównać obraz widzialny i podczerwony, ponieważ to przede wszystkim daje nam więcej informacji. Każdy z tych obszarów, to światło i z obszaru podczerwonego, i z obszaru widzialnego tworzy się w troszeczkę innych procesach, więc w związku z tym my jesteśmy w stanie lepiej opisać tą materię, która tworzy nam taki piękny właśnie obiekt, który znamy całkiem sporo, czyli właśnie taką typową mgławicę planetarną. Zwłaszcza z naukowego punktu widzenia, dzięki teleskopowi Jamesa Webba mamy dużo danych, które, jak to mówią, pokazują więcej niż na pierwszy rzut oka się wydaje, więc jaka technologia tutaj ma taką rolę, że jest taka... Dużo, dużo więcej informacji dostarczy nam zawsze spektroskopia. Czyli grunując, kiedy my badamy widmo tych fal. I tutaj oczywiście teleskop Jamesa Webba własne spektroskopy posiada, w związku z czym my możemy sobie dla konkretnych obiektów stworzyć widmo. I jednym z takich danych, które zostały opublikowane, i znowu tak od razu powiem, akurat ze wszystkich ono ma najmniej lajków. A szkoda, bo ono jest właśnie najlepsze. Dlaczego? Dlaczego? Bo, ponieważ to jest widmo i to jest widmo planety. Jednej z planet, całkiem dalekiej od nas, bo gdzieś tak w okolicach 1000 lat świetlnych. Gazowy olbrzym, nawet mniejszy, lżejszy od Jowisza. Lżejszy, czyli na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego, ale co tutaj widzimy jednak nowego, ciekawego? Widzimy, udało się już z obserwacji Jamesa Webba uzyskać widmo samej planety. To oznacza, że zostało odseparowane światło gwiazdy od światła tego, które jest odbite od planety. My tej planety tak naprawdę gołym okiem nawet przez Jamesa Webba nie widzimy, bo ona jest zbyt daleko, ale tu trzeba pewne techniki stosować, które pozwalają nam właśnie wyizolować samo widmo tej planety i ono po prostu jest takim wykresem. To wygląda jak takie typowe, powiedziałbym naukowo nudne dane, taki wykres, który przedstawia widmo, i tam widać bardzo wiele pasm wody, że w atmosferze tej planety bardzo wyraźnie widać obecność pary wodnej. I to daje nam oczywiście możliwość analizy składu chemicznego tej atmosfery, ale także i warunków fizycznych, w których to widmo powstało. I to jest dla nas najcenniejsza rzecz. Bo co dzięki temu możemy w przyszłości, bo musimy je już troszeczkę streszczać, na co liczymy, między innymi dzięki takim danym, że w przyszłości Web nam pozwoli odpowiedzieć? Przede wszystkim to jest właśnie to. Badania spektroskopowe, najlepsze narzędzie do tego, aby zrozumieć, w jakim stanie fizycznym znajduje się ta materia, którą my widzimy. I generalnie spodziewamy się, że teleskop Jamesa Webba pozwoli nam uzyskać bardzo wiele widm planet, w związku z czym my będziemy mogli stwierdzić, jakie te planety mają atmosfery, czy w ogóle je mają, niektóre na pewno mają, i co tam się w tych atmosferach znajduje. W związku z czym będziemy mogli bardzo dużo powiedzieć o tym, przez jakie różne procesy fizyczne planety przechodzą i w jakich procesach, tudzież w jakich wersjach tych procesów możemy znaleźć coś takiego jak Ziemia. I jeszcze trzeba tutaj wspomnieć, kończąc, że niestety życie Jamesa Webba nie jest wieczne. Ile może potrwać taka właśnie jego działalność? Tak naprawdę spodziewamy się, że nie więcej niż 20 lat. Ogólnie rzecz biorąc, mamy nadzieję, że teleskop Jamesa Webba będzie dobrze funkcjonował przez lat 10. Główna misja jest obliczona na 5, poszerzona, ale wciąż główna na 10, a jeżeli wszystko się dobrze uda,
to na 20. Dlaczego tylko tyle? Ponieważ on znajduje się w takim miejscu na orbicie wokół Słońca, że niestety jest to miejsce tak zwane niestabilne. Czyli jeżeli on sam nie podtrzymuje odpowiednimi silnikami rakietowymi, a będzie musiał to robić przez cały czas tej swojej pozycji, to po jakimś czasie z tego miejsca wyleci, straci orientację i nie będzie już mógł działać tak jak teraz. Czyli krótka puenta, następne miesiące, lata śledzimy działalność teleskopu Jamesa Webba. Tak jest. I takim składem właśnie, czyli dr Paweł Preś z Instytutu Astronomicznego UWR, Paweł Chrastacz i realizator Aleks Kartaszow. Podsumowujemy tę arcyciekawą rozmowę. Przypominamy, że wszystkie zdjęcia, zwłaszcza w pewnej rozdzielczości, dostępne są na stronach NASA. I oczywiście zapraszamy na kolejną audycję na Synapsach za tydzień o 17. I z doktorem też możemy już chyba sobie obiecać, że jeszcze o tym Webbie nieraz pogadamy. 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 Do usłyszenia. Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM.